Od alkoholika do mistrza UFC. Historia Alexa Pereiry. Urodzony w 1987 roku w São Paulo w Brazylii, Alex wychował się w favelach, a konkretnie w San Bernardo do Campo, rejonie biedy. Jego rodzina pochodzi z rdzennego brazylijskiego plemienia Pataxo, które zamieszkuje tereny obejmujące region wybrzeża Bahia i południowej Brazylii. W wieku 12 lat Pereira porzucił szkołę podstawową, aby podjąć pracę w sklepie z oponami, kończąc tym samym swoją edukację. Jego szczytem marzeń było zdobycie wystarczającej ilości pieniędzy, aby móc kupić samochód lub motocykl, co było jednak bardzo odległe od jego późniejszych aspiracji stania się zawodowym zawodnikiem. W swoich nastoletnich latach Alex Pereira pod wpływem kolegów z pracy zaczął pić i pił bardzo dużo, stając się alkoholikiem na długi czas. Jego nauk wymknął się spod kontroli, a gdy miał 16 lat, codziennie w pracy wypijał butelkę rumu wraz z kilkoma piwami. Jednak przełom nastąpił w 2009 roku, kiedy zdecydował się zerwać z nałogiem i zajął się kickboxingiem, który pomógł mu skoncentrować się na osiągnięciu swoich celów. Okazało się, że 22-letni Alex Pereira ma w rzeczywistości do tego talent, co zaowocowało nadaniem mu przydomka Potan, co w jego ojczystym języku oznacza kamienne ręce, ze względu na jego naturalną siłę uderzeń. Po odkryciu korzyści wynikających z aktywnego trybu życia, jego walka z alkoholizmem zaczęła zmierzać w dobrym kierunku. Nie oznacza to jednak, że było to tak proste, jak przestawienie w umyśle przełącznika. Przez pierwsze lata swojej kariery w kickboxingu Alex borykał się ze swoimi słabościami. Dopiero kiedy zdał sobie sprawę z potencjału, jaki drzemie w nim jako zawodniku, udało mu się całkowicie uwolnić od nałogu. Od tej pory stał się maszyną do walki, a jego talent zaczął rozwijać się w coś wyjątkowego. Zaledwie 5 lat po rozpoczęciu kariery w kickboxingu udało mu się zdobyć tytuł mistrza Glory w kategorii średniej, wygrywając turniej w 2014 roku i wpisując się na listę najlepszych zawodników. W tym samym roku wziął udział w kolejnym turnieju Glory w kategorii średniej, tym razem przegrywając jednogłośnie na punkty, ale mimo to zdobywając wiele uznania. W 2017 roku Pereira zaczął nabierać rozpędu, wygrywając 2-0 za Adesanią, a następnie zdobywając mistrzostwo Glory w kategorii średniej, pas, który udało mu się obronić aż 5 razy. Następnie spróbował udowodnić swoją wartość jako zawodnik pound for pound, przenosząc się do kategorii półciężkiej, zdobywając tymczasowe mistrzostwo dywizji, a następnie wygrywając z Whitehawem i stając się podwójnym mistrzem Glory, jako pierwszy zawodnik w historii posiadający 2 mistrzowskie tytuły jednocześnie. Pereira, podobnie jak jego wielki rywal Israel Adesanya, stoczył kilka pojedynków w MMA, testując swoje możliwości w klatce i ucząc się umiejętności, których potrzebował, aby uzupełnić swoją grę. Jednakże, żeby zostać zawodnikiem mieszanych sztuk walki, było jasne, że trzeba wykonać dużo pracy. Kiedy zadebiutował w MMA, Pereira miał już 28 lat i stosunkowo niewiele umiejętności w wielu obszarach mieszanych sztuk walki, których musiałby się nauczyć, aby odnieść sukces. W trzeciej rundzie swojego debiutu słabości w jego grze zostały ujawnione. Został obalony, a następnie poddany przez duszenie zza pleców. Pomimo niefortunnego występu nie zraził się, a zamiast tego zebrał się w sobie, powracając w 2016 roku z 2 zwycięstwami przez knockout w swoim rodzinnym São Paulo w Brazylii, co dało mu bilans z 2 zwycięstw i 1 porażki jako zawodnik MMA. W tym momencie kickboxing ponownie stał się dla niego priorytetem i przez około 3,5 roku nie postawił nogi w klatce. Ale kiedy to zrobił, okazało się, że Pereira stał się zupełnie innym zawodnikiem. W 2020 roku w końcu wrócił do LFA i wygrał w pierwszej rundzie, nokautując przeciwnika, zwracając w ten sposób uwagę Dana White'a i UFC. W tym czasie jego dawny rywal Israel Adesanya osiągnął serię zwycięstw, zostając mistrzem świata UFC wagi średniej, będąc niepokonany w tej dywizji. Kiedy ogłoszono, że UFC daje szansę temu 34-letniemu kickbokserowi, wydawało się, że organizacja liczy na to, że kiedyś zostanie on podany na talerzu Adesani. Jednak jego pierwsze 2 pojedynki w UFC były bez wątpienia imponujące i pokazały zawodnika, który bardzo poważnie podchodzi do walki. Kogoś, kto szuka sposobu na uzupełnienie swojej gry i radzenia sobie z bardziej zróżnicowanymi zagrożeniami, jakie niosą ze sobą najlepsi zawodnicy kategorii średniej. Po znokautowaniu Andreasa Michalidisa w drugiej rundzie swojego debiutu, za pomocą latającego kolana i 3 solidnych rundach przeciwko Bruno Silvie, w swoim kolejnym występie w UFC postanowiono zaryzykować z Pereirą, dając mu walkę z jednym z 5 najlepszych zawodników wagi średniej. Sean Strickland został wybrany jako trzeci przeciwnik Pereiry w UFC. To oznacza,
oznaczało szybki awans w rankingu, ale też potencjalnie dawało odpowiedź na wiele pytań dotyczących stylu walki Pereiry. Strickland zdecydował się stanąć do walki z bardziej doświadczonym Strikerem i toczyć ten pojedynek w stójce. Okazało się to jednak niezbyt dobrym pomysłem, gdyż Pereira szybko rozpracował Stricklanda, a gdy to zrobił, trafił go mocnym ciosem lewej ręki w szczękę, po czym dokończył dzieła kilka sekund później, zdobywając kolejne widowiskowe KO. Walka pokazała, że Pereira ma wyraźną przewagę w zakresie stójki nad zdecydowaną większością zawodników wagi średniej. Jego timing i czysta technika wydają się być na zupełnie innym poziomie. Po imponującym zwycięstwie eksperyment UFC się opłacił i nagle powstał nowy zawodnik wagi średniej, który zdobył swoje miejsce w czołowej dziesiątce dzięki zwycięstwu nad dużym nazwiskiem. Głównym wydarzeniem tej samej gali było starcie samego Israela Adesani, który łatwo poradził sobie z Jaredem Kanonierem. Stało się jasne, że istnieje szansa na świeże wyzwanie i tak narodził się główny pojedynek UFC 281. Trylogia, która miała zakończyć sagę w klatce UFC. Do tej pory Adesania był jedną z największych gwiazd UFC, a było wiele powodów, by wierzyć, że mógłby zwyciężyć z Pereirą, który był znacznie mniej doświadczony w oktagonie. W pierwszej rundzie Alex spychał Adesanię na siatkę, ale obaj zawodnicy odnosili sukcesy w wymianach. Izzy ostatecznie przypieczętował rundę, raniąc swojego rywala w końcowych sekundach. W drugiej rundzie obaj zawodnicy punktowali używając ciosów prostych. Co ciekawe, Adesanya próbował obalać dwa razy, ale nieskutecznie, a w ostatnich sekundach to Pereira obalił Nigeryjczyka. W trzeciej rundzie Izzy zdobył plecy Pereiry, który był zmuszony bronić się na kolanach. Adesanya przez 3 minuty i 50 sekund kontrolował walkę z góry. W rundzie czwartej Adesanya wydawał się zmierzać w stronę zwycięstwa przez decyzję. Trzech sędziów miało go na prowadzeniu 39-37. Jednak około połowy piątej rundy Pereira trafił mocnym lewym prostym, a następnie prawym i Adesanya zaczął się cofać. Alex ruszył za nim i dalej atakował, a krótko po tym sędzia przerwał walkę. Gdyby ta trwała kilka minut dłużej, Izzy wygrałby na punkty. UFC Undisputed Middleweight Champion of the World.